Jesteśmy w pięknej, gościnnej Szczawnicy, gdzie rozgrywamy ostatnie zawody w tym sezonie Młodzieżowego Pucharu Polski. Świetne warunki na trasie. Szczawnica PKL stanęła na wysokości zadania. Głowa do kolejnego skrętu i momentalnie... Udało mi się poprawić moją technikę i wygrać także oba slalomy, co bardzo mnie cieszy. Zobaczymy, co przyniosą dalsze lata i mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć jakieś większe sukcesy, może nawet takie jak Maryna, albo lepsze, jeśli będę trenować. Uznaję ten start za bardzo udany. Nie stresowałam się dzisiaj, ponieważ nie wliczałam już ten start w punktację generalną. Pojechałam po prostu na luzie, tak jak mnie narty niosą. Naprawdę jeden z lepszych sezonów, jakich miałem. Wydaje mi się, że najlepszy. No ale oby tak dalej, żeby to rozwijać dalej w FIS-ie i później iść tymi schodami coraz wyżej. Ja zaczęłam bardzo późno jeździć w ogóle na nartach w tym sezonie, ale myślę, że teraz właśnie tą końcówkę sezonu pociągnęłam i jestem zadowolona. Rywalizacja zawsze jakby się nawzajem nakręca, więc też wielkie podziękowania dla Karola za zawady, że jest takim jakby wspaniałym rywalem, tak? I że jakby możemy się razem ścigać i jest to taka fajna atmosfera. Czuję się bardzo dobrze. Tutaj wiedziałem, że muszę zawalczyć o tą generalkę, bo nie chciałem stracić tego pierwszego miejsca. Czeka nas jeszcze poniedziałkowy slalom równoległy, który jest taką wisienką na torcie Młodzieżowego Pucharu Polski. I to będzie nasza ostatnia konkurencja w tym sezonie. Sezon Młodzieżowego Pucharu Polski będzie zakończony. Gratuluję wszystkim zawodnikom za wspaniałą rywalizację i realizację swoich pasji. Słowa uznania dla ekip, dla rodziców, dla wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania tych zawodników. Dziękuję również pracownikom Polskich Kolei Linowych za przygotowanie tras. Do zobaczenia w następnym sezonie na trasach grupy Polskie Koleje Linowe.